Cześć, czołem, witam na kanale Pewex Recycling. Paczuszki do metaleo gotowe. Łącznie 5. Ciekawe, czy kurier się ucieszy. No, 3 takie większe, 2 mniejsze. No, cóż tam im dzisiaj wysyłam? A wysyłam im trochę puszek. Łącznie 45. 7,7 kg, trochę aluminium miksa, 25,5 kg, co tu jeszcze mamy, stal nierdzewną, 10 kg, no i oczywiście odlew 4,3 kg, czyli łącznie zrobi to, tutaj mamy 70, 85 kg, tak, w przybliżeniu szybko liczę. No, myślę, że wynik będzie dobry. No, mamy który? 16 dzisiaj, tak, poniedziałek, 16 maja, 21:30, wróci 22:30, ho, ho, ho. Późno, późno, a rano trzeba wstać do pracy, dobra, to nie będę Was zanudzał. Paczuchy gotowe. Troszeczkę inna sceneria, inne światło, garaż teścia. Ja akurat będę w pracy, jak będzie kurier, więc udało mi się skorzystać z pomocy teścia. A tutaj w tle ten odkurzacz, to nie, jeszcze teściu go nie chcę dać pod młotek. A szkoda, bo chętnie bym sprawdził, czy tam jest nasza ruda, czy tam jest farbowana. No ale teściu zaczął to z tyłu za mną kłaść płytki w garażu, więc mam nadzieję, że kurier się nie spóźni i zabierze jutro wszystko, będzie miał na tyle miejsca, bo nie chciałbym z tym gonić do swojego warsztatu z powrotem. No i liczę na to, że teściu się nie wyrobi, żeby tutaj położyć do końca płytki. No ale cóż. Jeżeli się podobało, to miło będzie, jak zostawicie łapkę w górę. Jak się nie podoba, no to wiadomo, łapka w dół. Dzisiaj krótko, zwięźle na temat. Nowych oglądających oczywiście zachęcam do subowania. Zachęcam, nie zmuszam. To ważna kwestia też właśnie, żeby nie było, że kogoś zmuszam. No, osoby chętne, które też by chciały, mają dużo oglądających, mogą też polecać mój kanał jak najbardziej. Być może niedługo będzie relacja z pozyskiwania towaru do przerobu. Spróbuję chociaż króciutko nagrać, żebyście wiedzieli, jak ja się w to bawię. Co jeszcze mogę dodać? Dzisiaj myślę, to będzie na tyle. Troszeczkę zmęczony po pracy. A jeszcze tutaj paczochy trzeba było przygotować, doklepać puszek. Moją mega praską oczywiście. No właśnie, miałem się pochwalić, bo NASA chciała patent na moją praskę, to im powiedziałem, żeby się bujali. Mają swoich inżynierów, niech oni sobie pomyślą, nie? No, dobra, to na tyle żartów. Spokojnego, no to już nawet nie wieczoru, to już bardziej spokojnej nocki. Wszystkiego dobrego. No i cóż, cześć, czołem, pozdrawiam.